Witam Was bardzo serdecznie, Marek Marat Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Gra miesiąca. W miesiącu sierpniu, mimo tego, że to był okres wakacyjny, udało nam się spotykać regularnie. Na naszych stołach pojawiła się cała masa gier. Udało nam się rozegrać partię w Brasa, nową edycję Lancashire, Battle for Rakugan, niezliczoną liczbę partii Vinisa, w Gangesa, rozegraliśmy Cuda Wschodu, Majestat, no cała masa mniejszych gier. W zasadzie dla mnie takim, no, można powiedzieć, dużym powrotem i grą miesiąca zdecydowanie jest gra San Juan. No, teraz obecnie ta gra nazywa się Puerto Rico. Gra karciana, a to za sprawą wydawnictwa Lacerta, która wydała polską edycję. Widzicie, te mniejsze pudełeczko w stosunku do tej drugiej edycji, którą wcześniej posiadałem, no, gra w zasadzie wszystko ma na kartach. Wcześniej ta druga edycja angielska, raz, że miała większe pudełko, grafiki są w zasadzie te same, był notes na punkty, ołówek i jeszcze zamiast kart były płytki, które symbolizowały nam targ. No teraz to jest wszystko na kartach. Mamy tu 100, bodajże 12 kart, które w zasadzie zawierają i karty postaci, i karty budynków, i taki bonus 30 dodatkowych kart tak zwanego rozszerzenia. No cóż, gra powstała 2 lata po wielkim hicie Andreasa Sifferta, Puerto Rico, w 2004 roku. I jak widzicie, ma 14 lat i śmiem twierdzić, że nie zestarzała się nic, a nic. Mechanika jest naprawdę, no może już nie nowatorska, aczkolwiek na podstawie tej mechaniki właśnie powstał wielki hit Race for the Galaxy, bo tutaj autor karty wykorzystuje, no w zasadzie te karty mają różne zastosowania, bo oprócz tego, że mamy tu głównie postacie i budynki, to tak naprawdę karty służą jako towary, służą jako środek płatniczy, więc tak naprawdę wykorzystujemy te karty zupełnie uniwersalnie. A sama mechanika nawiązuje do hitu Puerto Rico. Mamy 5 różnych postaci, które leżą na stole. Mamy gubernatora, czyli tak zwany pierwszy gracz. I pierwszy gracz wybiera postać, chociażby dla przykładu, żeby łatwiej było wam zrozumieć, budowniczego. Budowniczy może wybudować budynek, ale ma określony przywilej, buduje o 1 koszt taniej. No w tym momencie gracz, który wybrał budowniczego, buduje ten budynek, wszyscy gracze budują budynki, ale już po normalnym koszcie i później przychodzi kolejka do następnego gracza, wybiera chociażby nadzorcę. Nadzorca może wyprodukować to towar i ma przywilej, że może wyprodukować jeden towar więcej. Wszyscy pozostali oczywiście produkują tylko jeden towar. No i tak wybieramy 4 postacie. Te postacie zwracają z powrotem na stół i przekazujemy gubernatora i ten gracz wybiera oczywiście po kolei, wykonując akcję z przywilejem. I tak gramy dotąd, aż wybudujemy 12 budynków. Wtedy liczymy punkty i gracz, który ma tych punktów, wygrywa. Oczywiście to jest podstawowa taka mechanika. Budując budynki, mamy tu pewne modyfikacje, bo budynki dają nam pewne zmiany polegające na tym, że chociażby w fazie budowniczego możemy budować pewne budynki taniej, czy też produkować możemy więcej. No, tutaj jest pewna modyfikacja. Dodatkowo jeszcze budynki z rozszerzenia powodują, że mamy pewne modyfikacje, chociażby bank, który jest bardzo ciekawy. Raz na całą grę można pod ten bank, pod kartę banku podłożyć dowolną liczbę kart. Te karty będą stanowiły dla nas po prostu punkty na koniec gry. Można punktować chociażby katedra, którą można punktować za budynki 6-punktowe wszystkich graczy. Mamy tu komorę celną, gdzie tak naprawdę jak kładziemy karty, możemy z tej komory celnej można sprzedawać. Czyli takie, można powiedzieć, modyfikacje, które powodują, że ta grywalność tej gry jest jeszcze zdecydowanie większa. No cóż, prosta mechanika, czytelne zasady, szybka rozgrywka. Myślę, że w tej grze znajdą dla siebie, no, coś fajnego gracze tacy niedzielni, czyli początkujący, a także, no, geekowie, którzy w zasadzie szukają fajnej rozgrywki. No cóż, w stosunku do Race for the Galaxy, która jakby tutaj jest bardziej znana i bardziej taka rozbudowana, jeżeli chodzi o mechanikę, ta gra jest prosta, szybka, naprawdę daje sporo satysfakcji, więc no cóż, ja zagrywam się w tą grę już całe lata. Polecam ją serdecznie, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze zagrać, a lubicie gry karciane, zdecydowanie myślę, że ta gra trafi do każdego i
100 parę kart powoduje, że mamy sporą grywalność i myślę, że ta gra, no cóż, mimo tego, że ma już 14 lat, zdecydowanie nie zestarzała się i można śmiało powiedzieć, że San Juan, no, Puerto Rico gra karciana, to jest absolutnie klasyka. Polecam Wam tą grę serdecznie. Puerto Rico, gra karciana, moja gra miesiąca sierpnia. Najlepszego.